klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec bardzo serdecznie witamy wszystkich gości, szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników szkoły i internatu oraz Was, drogie koleżanki i koledzy. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, przeniesiemy się dzisiaj myślą i sercem do małego miasteczka, Betlejem, snując refleksję nad cudem świętej nocy. Tyle wieków minęło od momentu historycznego narodzenia Jezusa Chrystusa, a mały Jezus w drzwi patrzy i czeka, by pośród witających zobaczyć nas, ludzi XXI wieku, zobaczyć Ciebie i mnie. Zatrzymajmy się dziś na chwilę i przenieśmy się myślą w odległy czas, gdy ludzie żyjący w mroku grzechu i cieniu śmierci z nadzieją oczekiwali Zbawiciela, którego zapowiadały Pisma. Z księgi proroka Izajasza. Oto nadejdą dni wyróżnia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość sprawiedliwą. On będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Nie dogaśnie tlącego się gnota i trzciny nakłamanej nie złamie. W nim będą pokładały nadzieję wszystkie narody. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. To znaczy, że Bóg zamieszka z nami i stanie się jednym z nas. Pewnego razu Pan Bóg z miłości do człowieka posłał anioła Gabriela do domu młodej dziewczyny o imieniu Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Nie lękaj się, Maryjo, zwiastuję Ci radość wielką. Oto poczniesz i porodzisz Syna, Boga samego, i nazwiesz Go imieniem Jezus. Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz z ufnością odpowiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Maryja otrzymuje w chwili zwiastowania najwznioślejsze, ale i najtrudniejsze zadanie w całej historii ludzkości. Ma dać światu Zbawiciela. Bóg co dzień przychodzi do nas przez swoje słowo, osoby, obowiązki, wydarzenia i przedstawia swój plan na nasze teraz. Daje swoją propozycję na nasze życie. Mogę ją przyjąć jak Maryja lub odrzucić przez swoje wybory i decyzje. On czeka, szanuje moją wolność, oddaje się w moje ręce każdego dnia na nowo. Mały kobiet.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się więc Józef z Galilei, z miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją. Kiedy tam przybywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Noc była zwyczajna, światła pogasły, ludzie zasnęli. Nie przypuszczali, nie przeczuwali, że Bóg narodził się w ich Betlejem. Maryja z Józefem bezskutecznie próbowali znaleźć miejsce na nocleg. Niestety, wszystkie miejsca w gospodzie były już zajęte. Jedynie grota, która dawała schronienie zwierzętom, była wolna. Nikt nie chciał przyjąć obok ich wędrowców. Nie było miejsca dla Zbawiciela świata. Gdyby Jezus przyszedł na świat dzisiaj, czy znalazłby miejsce wśród nas? Prawdy, że Bóg przyszedł na świat nie w pałacu w pięknych komnatach, ale między nami, zwykłymi ludźmi. Bóg Stwórca nie mógł nie dać też znaku poprzez to, co działo się w tym czasie na niebie. Nasza galaktyka weszła wówczas w układ ryb. Planety ułożyły się w jednym ciągu, a na niebie widoczna była olbrzymia spadająca kometa, nazwana Gwiazdą Betlejemską. Mędrcy wiedzieli, że stanie się coś wyjątkowego. Łącząc to, co odczytali z nieba, z wiedzą zaczerpniętą z ksiąg, zostali nakierowani na Betlejem. Wyczytali z pism, że naród Izraela oczekuje Mesjasza, króla, który wyswobodzi ich i
zapanuje na wieki. Tak oto mędrcy dotarli do pałacu króla Heroda. Skoro na świat miał przyjść król, to tylko w pałacu królewskim. Początkowo rozczarowali się, kiedy Herod powiedział im, że w pałacu na świat nie przyszedł żaden potomek królewski. Ich rozczarowanie nie trwało jednak zbyt długo. Z Bożą pomocą dotarli przed oblicze prawdziwego króla. Przybyli mędrcy do stajenki betlejemskiej, zobaczyli dziecię i matkę jego Maryję. Pokłonili się nisko i złożyli swoje dary – złoto, kadzidło i mirrę. Rozpoznali w dzieciątku Pana i Zbawiciela i ofiarowali Mu to, co mieli najcenniejsze. A my, co możemy ofiarować dzisiaj Bogu? Czy jesteśmy przygotowani na spotkanie, tak jak pastuszkowie i mędrcy? Zapaliła się gwiazda promienna na wschodzie i rozbrzmiewa radosna nowina, że w ubogiej stajence Bóg nam się narodził, mały Jezus, najświętsza dziecina. Spokój spłynie na ziemię i cisza niech gości dzisiaj w sercu każdego stworzenia, bo narodził się Bóg wielkiej miłości, Bóg dobroci i Bóg przebaczenia. Niech więc każdy pospieszy w noc cichą i świętą, by złożyć pokłon przeczystej panience i uściskać pokornie Jezusa Nurzęta w tej ubogiej, dalekiej stajence. Chociaż to była noc Twych narodzin, nikt o głodnych i biednych nie pamięta, o tych, co utracili nadzieję, o samotnych i opuszczonych. To kolęda dla tych, co dzisiaj w
napełnia smutek niepojęty, że zabraknie przy wigilijnym stole ich najbliższych i kochanych osób. Jeszcze jedno, Boże nasz.
Syn Boży, radząc się wstające betlejemskie jako bezbronne dziecię. Piękna jest miłość, która przychodzi na świat w osobie Dzieciątka Jezus. Otwórzcie serca w ten czas Bożego Narodzenia. Betlejem jest blisko, na odległość ludzkiego serca, na odległość szeroko otwartych ramion, na odległość dłoni otwartej. Betlejem jest blisko i każdego dnia możesz tu przyjść. Każdego dnia Bóg czeka na Ciebie. Tej miłości nam nie zabraknie nigdy. Wystarczy jej dla wszystkich ludzi. Bądźmy hojni w dzieleniu się nią. Wtedy wszystkie problemy zmaleją i mróz łagodniejszy się stanie. Gwiazdka będzie świecić jaśniej, gdyż przybierze wygląd pogodnej twarzy człowieka. W naszych sercach pragnie narodzić się dzisiaj Bóg. Czy jesteśmy na to przygotowani? Nadziei blask, aż po nieba kres, wigilijny czas, płonie światłem świec. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. I wszystkich z nas Bóg narodzi się. Pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak ty. Wśród szaleństwa mi, jak wytchnienia cię. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Nosisz tylko ten jeden raz, uwierz prawdy cud. Gdy podniesiesz wzrok, nagle pojmiesz, że dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Stające gdzie od pokoleń stu, dzieciątka ser w koło świat bez chmur. Przez otchłanie lat, aż po czasu kres, dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Zasiądziemy wspólnie do uroczystej kolacji, zapomnimy o wzajemnych urazach. Dzieląc się opłatkiem, życzmy sobie wszystkiego, co najlepsze, ciesząc się, że jesteśmy razem, bardziej sobie bliscy niż w zwykłe dni. Wesołych świąt! W tej atmosferze wieczoru wigilijnego, uprzedzając spotkania w rodzinnym i w klasowym gronie, pragniemy wspólnie przełamać się białym opłatkiem i złożyć wzajemne życzenia. Niech nowonarodzony Chrystus obdarzy nas pokojem, miłością i obfitością łask. Niech Boże Narodzenie będzie w naszych domach, w naszej szkole, w zakładzie pracy, wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Spokojnych świąt. Życzymy, byśmy odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa.
byśmy z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela. I niech będą to również nasze narodziny, nowego człowieka, błogosławionych świąt. Niech Boża Dziecina podniesie swą rączkę, aby błogosławić nam, naszym bliskim, przyjaciołom i tym, nad którymi pochylamy się w geście ludzkiej pracy, pomocy i zatroskania. Wesołych świąt! Ten wyjątkowy przedświąteczny dzień życzymy świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką, co daje nam nadzieję na następny rok. Serdecznych świąt! Każdy z nas ma na tyle dużo dła, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną miłość. Do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja, a miłość sama przyjdzie. Radosnych świąt! W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdy gasną spory, goją się rany, życzę wszystkim zdrowia, życzę miłości. Niech Jezus w sercach zagości, szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta. Kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi. Cudownych świąt! Na zakończenie zapraszamy chór szkolny i wszystkich obecnych na sali, abyśmy wspólnie zaśpiewali kolędę Bóg się rodzi. Dziękujemy za uwagę. Życząc jeszcze raz wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2022 roku.